40 powodów, dla których nie jestem ani zielonoświątkowcem, ani charyzmatykiem. Część 12. Zamieszkiwanie Ducha Świętego w pojedynczym człowieku. Nowy Testament składa wielokrotnie świadectwo o tym, że Bóg, Duch Święty, mieszka w ludziach. To ogromne błogosławieństwo. Jest jednak dostępne tylko dla wierzących, to jest ludzi zrodzonych na nowo przez wiarę w Słowo, które stało się ciałem i w imię Jego. A więc możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 werset. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. To prawda, że Duch Święty przebywa w tym świecie, aby przekonać ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie, bo tak mówi nam Ewangelia Jana, 16 rozdział, 8 werset. Prawdą jest również i to, że działa w pojedynczych ludziach, aby doprowadzić ich do upamiętania się i do nowych narodzin. O tym mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział od 5 do 8 wersetu. Nigdzie jednak nie czytamy, aby Duch Święty mieszkał w niewierzącym, nieodrodzonym człowieku. I tutaj jest już pierwszy punkt sporu, gdzie właśnie niektórzy charyzmatycy i zielonoświątkowcy twierdzą odmiennie od Słowa Bożego. Musimy nauczyć się rozróżniać pomiędzy działaniem Ducha a Jego faktycznym mieszkaniem. Sam Pan Jezus powiedział jednoznacznie, że świat nie może otrzymać Ducha Prawdy, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 14 rozdział, 17 werset. Dar Ducha Świętego jest udziałem tylko wierzących. Potwierdza nam to Ewangelia Jana, 7 rozdział, 39 werset. I powstaje pytanie, jak i kiedy wierzący otrzymuje Ducha Świętego? Bardzo pomocny jest w tym wypadku werset z listu do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Zapieczętowani Duchem Świętym. Każdy, kto czyta Słowo Boże, od razu przypomni sobie dwa ważne warunki, które wynikają z tego wersetu, bo werset ten uświadamia nam, że istnieją dwa ważne warunki, które muszą zostać koniecznie spełnione, zanim nastąpi zapieczętowanie człowieka Duchem Świętym. I te dwa warunki są następujące. Usłyszenie słowa prawdy i Ewangelii zbawienia, to jest warunek pierwszy, a po drugie wiara w prawdziwość tego, co usłyszeliśmy od Boga. Człowiek, który nie spełni tych dwóch wymogów, nigdy nie będzie mógł być obdarowany Duchem Świętym. Słowo prawdy czym jest? Jak mamy to rozumieć? Z pewnością nie może to oznaczać, że aby otrzymać Ducha, człowiek musi najpierw usłyszeć i pojąć całą prawdę objawioną w Biblii. Nie. Słowo prawdy oznacza tutaj prawdę o Bogu i człowieku. Najpierw uświadamia temu, który jest jego odbiorcą, kim jest Bóg, a potem pozwala na obejrzenie siebie samego w lustrze Jego słowa. Prawda o Bogu. Wielu ludzi ma bardzo osobliwe wyobrażenia o Bogu. Nawet w tak zwanych chrześcijańskich krajach Europy można spotkać się z najdziwniejszymi teoriami na temat żywego Boga, które nie mają nic wspólnego z tym, co na jego temat mówi Biblia. Dlatego tak ważne jest, aby człowiek najpierw został skonfrontowany z Bożą prawdą. Pismo Święte pokazuje nam prawdę o Bogu. Mówi, że Jest on świętym Bogiem, który nie może patrzeć na grzech ani go przeoczyć, lecz musi go osądzić. Tak, ten święty Bóg musi również osądzić i skazać na potępienie grzesznika, ponieważ tego wymaga jego nieubłagana świętość. No i tutaj kolejny punkt, który zielonoświątkowcy i charyzmatycy regularnie, zależnie od tego, z której grupy są, naruszają. A to jest rzecz taka, że prawda o człowieku mówi, że jak nieprzyjemna jest dla nas, upadłych z natury ludzi, ta informacja, ta prawda o Bogu, tak samo mało pochlebne jest również to, co Słowo Boże mówi na nasz temat. Także również i w tej kwestii opinie wielu ludzi znacznie odbiegają od przekazu Biblii, zwłaszcza w czasie wylewu charyzmatycznego szaleństwa, zielonoświątkowego szaleństwa, czy też jego odmian, które nie udają chrześcijaństwa, czyli New Age. Gdy człowiek samego siebie czyni Bogiem, próbujemy tutaj oczywiście rozdzielać New Age od zielonoświątkowców i charyzmatyków i nie wychodzi nam to, bo im lepiej poznajemy wszystkie te trzy grupy, widzimy, że to jest tak w rzeczywistości jednolite i podobne, że jedynie się tutaj różnią nazwy. Natomiast ponieważ akurat New Age nie ma problemu z tym, żeby się nazywać czy to chrześcijańskim, czy pogańskim, jest im to obojętne, byleby były stosowane różnego rodzaju praktyki, to my mamy raczej problem, że jeśli New Age'owiec nazywa się bratem w Chrystusie, albo New Age'owiec mówi, że jest zielonoświątkowcem, albo New Age'owiec mówi, że jest charyzmatykiem, albo New Age'owiec mówi, że jest baptystą, to my mu chcemy wierzyć, bo dlaczego mamy nagle tego, co człowiek tutaj nam komunikuje, nie uznawać. Kiedyś spotkałem bardzo zabawnego człowieka, który powiedział, że on jest kalwinistą. I go spytałem o różne rzeczy, a on mówi, że najlepiej, żebym ja się nie wymądrzał, bo to kalwinistę trzeba spytać, czy on jest kalwinistą, a nie wymądrzać się. No, słuszna uwaga, mu przyznałem rację i powiedziałem w takim razie, ja jestem 5-punktowym kalwinistą. Tak? O, a dlaczego? No bo tak jak Kalwin uważam, że Bóg istnieje, tak jak Kalwin uważam, że czytanie Biblii jest pożyteczne, tak jak Jan Kalwin uważam, że to Bóg stworzył świat, podobnie jak Kalwin uważam, że istniał Jezus Chrystus, podobnie jak Kalwin uważam, że i tam wymieniłem jakiś kolejny pogląd Kalwina, który był już 5. z kolei. Powiedziałem, widzisz kolego, jestem 5-punktowym kalwinistą. I dokładnie z tych samych powodów jestem 5-punktowym arminianinem. Więc jest to niedorzeczność. To my mamy oczywiście na podstawie obiektywnych kryteriów oceniać, co jest, jakie jest, a nie pytać danego człowieka, czy on się uważa dzisiaj za mężczyznę czy kobietę i na tej podstawie przytakiwać mu, że jest tym właśnie, za kogo się uważa. To właśnie ten człowiek, który udawał konserwatystę i kalwinistę, w rzeczywistości popierał takie właśnie relatywizowanie, które nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jeśli New Age'owiec podaje się za chrześcijanina, to naszym obowiązkiem nie jest przyznawać mu, że jest chrześcijaninem. Nie jest od razu zakładać, że jest chrześcijaninem. Nawet jeśli chodzi do zboru zielonoświątkowego czy charyzmatycznego, to nie znaczy, czy tam baptystycznego, czy kalwinistycznego, czy jakiegokolwiek innego udającego chrześcijaństwo, to nawet może być liderem, pastorem, księdzem, zakonnicą w tym ruchu. Liderem to jest takie dosyć ciekawe słowo, bo ono nie ma związków z chrześcijaństwem, ale może udawać i co się okaże? że on będzie się tam świetnie czuł. A ponieważ dzisiaj mamy modę na to, żeby nie pytać skąd kto jest i jakie ma poglądy, to może się okazać, że całymi latami będzie nawet wrzucał do worka pieniądze i będzie uchodził za dziecko Boże. No więc to tak nie działa, zwłaszcza w czasach New Age, gdy człowiek samego siebie czyni Bogiem, potrzebujemy usłyszeć prawdę o człowieku, trwale zdeprawowanym grzeszniku. Grzech mieszka w człowieku, grzech mieszka w nim, czego następstwem są złe czyny. Ocena Boża jest jednoznaczna, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. List do Rzymian, 3 rozdział 10 do 12 wersetu. Widzimy z tego fragmentu Słowa Bożego, że Słowo Prawdy zawiera bardzo krytyczną ocenę człowieka. Musimy uznać, jak bardzo oddaliliśmy się od Boga. Musimy zaakceptować, kim jesteśmy i zrozumieć, że w żaden sposób nie potrafimy sobie sami pomóc. A co za tym idzie, zasłużyliśmy ostatecznie na sąd Boży. Zasłużyliśmy każdy z nas na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki w piekle. Dlatego kto jeszcze nie jest ukryty w Chrystusie, niech uwierzy w Pana Jezusa, aby być zbawionym. To jest jedyna droga ratunku. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ewangelia zbawienia jest kolejnym punktem, gdzie charyzmatycy i zielonoświątkowcy odpadają w peletonie ludzi udających chrześcijan. Na szczęście Bóg nie pozwala, abyśmy słyszeli tylko słowa gorzkiej prawdy, lecz również zabiega o to, aby do naszych uszu dotarła Ewangelia zbawienia. Kto zasmucił się, słysząc słowo prawdy, zostanie podniesiony na duchu, gdy usłyszy Ewangelię zbawienia. To dobra, radosna nowina pochodząca od świętego Boga, który nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby każdy się nawrócił i żył. Więc tutaj musimy wiedzieć, że Bóg jest dobry i dobroć Boża do upamiętania prowadzi i dlatego mamy informację w 1 Tymoteusza 2,4, że Bóg Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie byli odkupieni. Dlatego każe zwiastować Ewangelię zbawienia. Poprzez to poselstwo pokazuje nam drogę wyjścia, drogę ratunkową, drogę ewakuacyjną od zagłady. Święty i sprawiedliwy Bóg znalazł sprawiedliwą podstawę, na której może usprawiedliwić grzesznika. Dzieło dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. On, Pan Jezus Chrystus, poniósł karę, na którą my zasłużyliśmy. Ponieważ tak jest, Bóg nie ukarze już tego, kto złożył swoją ufność w Jego Synu. Prawdy te zostały szczegółowo wytłumaczone na początku listu do Rzymian. Teraz Ewangelia jest Bożą mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. W Ewangelii Bóg obiecuje, okazuje swoje miłosierdzie, usprawiedliwiając każdego, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I możemy mieć potwierdzenie tego faktu w Rzymian, 1 rozdział 17 werset oraz w Rzymian, 3 rozdział werset 26. Ewangelia zbawienia daje nam fundament, na którym możemy budować życie. Mówi o pozycji, jaką posiadamy w Panu Jezusie Chrystusie. W Ewangelii możemy także wejrzeć do Bożego serca, poznać Ojca, który jest nie tylko światłością, lecz również miłością. Za sprawą Bożej miłości powstał plan zbawienia. Jego jednorodzony Syn poniósł śmierć na krzyżu. Można porównać wiarę do ręki, która chwyta za koło ratunkowe albo podobną rzecz. Niemniej jednak nie wszyscy chcą skorzystać z ratunku. Niemniej jednak nie wystarczy tylko usłyszeć słowo prawdy i Ewangelię zbawienia, jakże wielu ludzi poznało te prawdy, a mimo to nigdy nie zostali obdarzeni Duchem Świętym. Za usłyszeniem musi pójść osobista wiara. Wiara jest podobna do ręki, która sięga po to, co Bóg oferuje. Jest to proste przyjęcie oferty danej przez Boga. Dar Ducha Świętego opiera się na fakcie, że przez wiarę w Chrystusa jesteśmy synami wierzącymi, którzy w dokonanym przez Niego dziele odkupienia znaleźli pokój. To właśnie dzieło odkupienia Bóg ukazuje nam w Ewangelii i kto zaakceptuje to w wierze i przyjmie osobiście, ten otrzyma Ducha Świętego. By do tego doszło, konieczne są niewątpliwie nowe narodziny. Nowe narodziny są wynikiem działania Ducha Świętego, ale nie powinny być mylone z darem samego Ducha. Duch Święty działa w życiu grzesznika, aby przyjął Pana Jezusa Chrystusa w wierze. Dopiero gdy to uczyni, Duch zamieszkuje osobiście w nowonarodzonym. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na dwie realne sprawy, dwie realnie groźne sprawy, dwa realne niebezpieczeństwa. Po pierwsze, wiara to nie jest poznanie. Bóg wcale nie powiedział, iż tylko ten otrzyma Ducha Świętego, kto usłyszy słowo prawdy oraz Ewangelię zbawienia i zrozumie je. Wierzyć nie oznacza wcale zrozumieć. Oczywiście, że Bóg życzy sobie, abyśmy jako Jego dzieci wzrastali w poznaniu Jego myśli. Mimo to dogłębne zrozumienie poselstwa zbawienia nie jest warunkiem, którego spełnienie umożliwia otrzymanie Ducha Świętego. Kto z nas śmiałby twierdzić i stwierdzić, że zrozumiał już wszystko? Wiara to ufne przyjęcie Bożej obietnicy, nawet jeśli jeszcze nie rozumiemy wszystkiego. Także bardzo ważną rzeczą jest to, że wiara to niewzniosłe uczucia. Nie otrzymujemy Ducha Świętego, dlatego, że coś czujemy. Wiara nie opiera się na emocjach, lecz wyłącznie na Bożym Słowie. Jedynie ten, kto w wierze przyjmuje wypowiedzi Boga, otrzymuje Ducha Świętego. Nasze uczucia nie odgrywają przy tym żadnej roli. W zaufaniu opieramy się na dziele Golgoty i na niczym innym. Chciałbym to streścić jeszcze raz. Dar Ducha Świętego jest konsekwencją tego, że człowiek usłyszy prawdę o Bogu, prawdę o sobie oraz wieść o zbawieniu i przyjmie z wiarą to, co usłyszał. Tylko w ten sposób może zostać obdarowany przez Boga Duchem Świętym. Jeszcze jest ważna kwestia, dar Ducha Świętego w dziejach apostolskich. Myślę, że tutaj każdy uważny czytelnik Nowego Testamentu stwierdzi, że w dziejach apostolskich spotykamy się z kilkoma przypadkami, kiedy to ludzie otrzymali Ducha Świętego w nieco odmiennych okolicznościach. Odchodząc od rozdziału 2, wersety 1-4, gdzie opisany został chrzest Duchem Świętym, w księdze tej, w dziejach apostolskich, znajdujemy 4 sytuacje, w których Duch Święty stąpił na stałe na ludzi. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym 4 przypadkom, bo te 4 przypadki są znamienne. Po pierwsze, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, od 37 do 41 wersetu. Tutaj mamy do czynienia z rodowitymi Żydami, którzy po wysłuchaniu pierwszej wielkiej przemowy Piotra poruszeni zadali pytanie, co mamy czynić, mężowie bracia? Piotr wskazał im na konieczność pokuty i przyjęcia chrztu. Dopiero po tym mogli otrzymać Ducha Świętego. Upamiętanie się, czyli pokuta, uznanie się, czyli pokuta, uznanie się i chrzest zostają tutaj skrupulatnie podkreślone, ponieważ Bóg w swojej mądrości chciał, aby ci dumni ludzie ukorzyli się publicznie. To oni odrzucili swojego Mesjasza, to oni wołali, nie chcemy, aby ten królował nad nami. Tak mówi nam Słowo Boże w Łukasza 19:14. Teraz zaś, jeżeli chcieli otrzymać Ducha Bożego, musieli udać się do Boga po zbawienie. I gdy to się stało, to gdy chcieli otrzymać Ducha Bożego, musieli dać się ochrzcić w imię tego, którego przybili do krzyża. Taki był dziwny przypadek, w sensie dziwny, inny niż dzisiaj znajdujemy w opisach apostolskich. Kolejne miejsce to jest Dzieje Apostolskie 8:14-17. We fragmencie Dziejów Apostolskich 8:14-17 mowa jest o wierzących z Samarii. W wyniku działania Ducha Świętego za sprawą służby Filipa ludzie ci przyjęli Słowo Boże, uwierzyli i zostali ochrzczeni, ale nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. Duch Święty stąpił na nich dopiero, gdy Piotr i Jan przybyli z Jerozolimy do Samarii, włożyli na nich ręce i pomodlili się. Skąd tego rodzaju uwarunkowania? Samaria i Jerozolima rywalizowały ze sobą, o czym wiemy z Ewangelii według Jana, 4 rozdział. Gdyby Duch Święty od razu zstąpił na wierzących w Samarii, stary duch niezdrowego antagonizmu mógłby ożyć i doprowadzić do rozłamu wśród wierzących. Przez modlitwę i włożenie rąk apostołowie zjednoczyli się z wierzącymi w Samarii. Bóg zatroszczył się o to, aby pokazać wszystkim wszem i wobec, że w Jego Kościele nie może być mowy o rywalizacji i zazdrości. Przez Ducha wierzący zostali ochrzczeni w jedno ciało, a w ciele tym musi być jedność. Trzecie miejsce jest opisane w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział 34 do 48 wersetu. W tej relacji z Dziejów Apostolskich, 10 rozdział 34 do 48, Bóg pokazuje, w jaki sposób poganie, którzy przyjęli wiarę, otrzymali Ducha Świętego. Tutaj nie ma mowy o apostolskiej modlitwie, nie ma mowy o włożeniu rąk, lecz zupełnie zwyczajnie o wierze tych, którzy usłyszeli Słowo Boże, bo tak mówi nam właśnie Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 43 werset. Wskutek wiary otrzymali Ducha Świętego, dopiero potem zostali ochrzczeni. Ta historia pokazuje pełen wymiar łaski Boga, który nie ograniczył zbawienia do narodu żydowskiego, lecz swoim planem zbawienia objął wszystkich ludzi. Niewątpliwie szczera tutaj skrucha, szczere upamiętanie się poprzedzało wiarę pogan zgromadzonych w domu Korneliusza. Wierzący natychmiast otrzymali Ducha Świętego. Czwarte takie nietypowe miejsce jest opisane w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział od 1 do 6 wersetu. Ten ostatni przypadek z Dziejów Apostolskich 19:1-6 dotyczy uczniów, to jest wierzących, którzy przestrzegali jeszcze żydowskiego prawa i nie znali pełni chrześcijańskich błogosławieństw powiązanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiedzieli nawet o tym, że Duch Święty stąpił na ziemię. Podobnie jak u wierzących w Samarii, również i tutaj wiara, chrzest i apostolskie włożenie rąk poprzedzały otrzymanie Ducha Świętego. Kolejność ta podyktowana była tym, że wierzący ci byli Żydami, którzy najpierw przez chrześcijański chrzest musieli przyznać się do ukrzyżowanego Chrystusa. Co więcej, Bóg przez włożenie rąk apostoła Pawła chciał potwierdzić jego apostolstwo. Wtedy apostolstwo Piotra było już powszechnie uznawane. Stąd rodzi się pytanie, jaka kolejność obowiązuje nas? Gdy porównamy przytoczone lekcje, relacje z wersetem z 1 rozdziału listu do Efezjan, który poprzednio już przytoczyłem, rozpoznamy z łatwością, że porządek opisany w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich jest zgodny z nauką listów apostolskich, a tym samym obowiązuje również nas dzisiaj. 3 inne przypadki stanowią jednorazowe wyjątki i są wydarzeniami o szczególnym charakterze. W rozdziale 2 Dziejów Apostolskich mowa jest o Żydach współodpowiedzialnych za śmierć Pana. W ich przypadku szczególną rolę odegrał chrzest mający charakter oficjalnego przyznania się do ukrzyżowanego. W rozdziale właśnie dotyczącym Samarytan do Żydów i także w 19 rozdziale, gdy opisano apostolski urząd Pawła, przypadek w rozdziale 10 opisuje zaś dar Ducha Świętego dla wierzących z pogan i wymieniona ta kolejność jest wiążącą dla nas również teraz, dzisiaj. Pamiętajmy zatem, że dar Ducha Świętego jest konsekwencją, jest skutkiem działania Słowa Bożego i wiary. Potwierdzenie tego faktu łatwo jest odnaleźć także w liście do Galacjan, 3 rozdział, 5 werset, gdzie apostoł Paweł stawia pytanie, czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków prawa, czy na podstawie słuchania z wiarą? Dar ducha nie jest następstwem własnych uczynków ani modlitwy, czy nałożenia rąk przez innych, lecz konsekwencją przyjęcia Bożych słów zawartych w Ewangelii. Chciejmy pozostać przy tej prostej do zrozumienia prawdzie Słowa Bożego i nie słuchajmy innych obcych głosów. Była to część 12 z serii 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem. Kolejna część 13. Chciałbym, żeby dotyczyła kwestii fundamentalnej, w której charyzmatycy i zielonoświątkowcy upadają, mówiąc, że owszem, Biblia to jest Słowo Boże na wczoraj, ale słowo ich lidera, czy tam księdza, czy pastora, czy ich zakonnicy, czy jakiegoś uczonego męża, czy jakiejś uczonej niewiasty, to jest Słowo Boże na dziś. Tak nie jest. Słowo Boże to Biblia, 66 ksiąg i należy się tego trzymać. Dziękuję za uwagę.